Witam. Dziś zaprezentuję Państwu urządzenie ułatwiające przechwytywanie sygnału z urządzeń zewnętrznych. Przy pomocy tego urządzenia możemy na ekranie naszego monitora wyświetlić obraz z kamery bądź jakiegokolwiek innego urządzenia z sygnału wideo. W skład zestawu wchodzą. Instrukcja obsługi. Urządzenie przechwytujące. Oraz płytka z potrzebnym oprogramowaniem. Po podłączeniu urządzenia do komputera wyświetla nam się komunikat, iż konieczne jest wgranie sterowników. W tym celu wkładamy płytkę dołączoną w zestawie i klikamy dalej. Po chwili komputer wykryje i zainstaluje poprawnie sterowniki i urządzenie będzie już gotowe do pracy. Sterownik został zainstalowany. Wyświetlił się komunikat, iż sprzęt został zainstalowany poprawnie i jest gotowy do użycia. Zainstalowaliśmy oprogramowanie, więc do dzieła. Czas na podłączenie urządzenia. Podłączamy kolorkami. Te kabelki są od naszej konsoli do gier. Podłączamy biały do białego, żółty do żółtego, czerwony do czerwonego. Czarny pozostał bez podłączenia. Jest to wejście S-Video. Gdybyśmy posiadali dodatkowy jeszcze kabelek na wyjście S-Video, moglibyśmy jeszcze podłączyć, zwiększając tym troszkę jakość naszego obrazu. Chociaż tak też będzie bardzo dobrze, jak się Państwo za chwilę przekonają. Tą część podłączamy do naszego USB w komputerze i możemy przystąpić do zgrywania obrazu. Obraz możemy zgrać kilkoma metodami. Przy pomocy programu zainstalowanego w systemie Windows pod nazwą Windows Movie Maker, bądź też przy pomocy programu dołączonego na płytce wraz z urządzeniem. Pierwszą metodę pokażę Państwu przy pomocy właśnie Windows Movie Makera, ponieważ ta metoda nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych oprogramowań. Tak więc wybieramy plik, przechwyć obraz wideo, wybieramy urządzenie o nazwie AV-USB Pro, ponieważ tak dokładnie się nazywa nasze urządzenie. Wybieramy jakąś nazwę. Na przykład test. Możemy zmienić miejsce, gdzie chcemy zapisać nasz plik. Wybieramy dalej. Najlepsza jakość. I już mamy tą możliwość. Konsola już jest włączona. Wciskamy rozpocznij przechwytywanie. I zaczynamy. Jest to ciekawa metoda dla młodych ludzi, którzy chcą się pochwalić swoimi umiejętnościami, na przykład w grach wyścigowych. No dobrze. Nagraliśmy kawałek. Zatrzymujemy. Teraz wybieramy opcję zakończ. Następuje zaimportowanie pliku. Tak właśnie prezentuje się obraz, jaki udało nam się zgrać przy pomocy naszego urządzenia. Jak widać, wszystkie szczegóły są bardzo dokładne i dobrze widoczne. Oczywiście nie muszą Państwo używać tego urządzenia do zgrywania obrazów z konsol do gier. Możecie Państwo również użyć tego urządzenia do zgrywania obrazu z kamer wideo, bądź też na przykład z odtwarzaczy DVD.
praktycznie wszystko, co jesteśmy w stanie podłączyć do naszego urządzenia, zapewnia nam możliwość zgrania obrazu wraz z dźwiękiem. A teraz zaprezentuję Państwu drugi sposób zgrywania obrazu przy pomocy programu, który jest dołączony na płytce w zestawie. Program nazywa się CyberLink Power Director. Po przyciśnięciu opcji Capture możemy bez problemu zgrać. Pojawi nam się właśnie takie okienko. Nasze urządzenie zewnętrzne, w tym wypadku konsola do gier, została już podłączona. Obraz już został wyświetlony na naszym podglądzie. Wystarczy teraz przycisnąć przycisk Record i zaraz możemy rozpoczynać przechwytywanie i nagrywanie obrazu z urządzenia zewnętrznego. Warto też wspomnieć, że program CyberLink Power Director ma wiele opcji edycyjnych. Jest tutaj możliwość dogrywania montażu filmu, przede wszystkim dogrywania innych ścieżek dźwiękowych, efektów animacji, dodawania zdjęć. Naprawdę bardzo rozbudowane urządzenie, a przede wszystkim jest darmowe dla użytkowników tego urządzenia. Przystąpmy więc do zgrywania. Wciskam Record. I już pojawiło się na podglądzie to, co się dzieje właśnie na naszej konsoli. Czyli de facto możemy podłączyć konsolę do komputera, do monitora i zamiast podłączać się do naszego telewizora, możemy się podłączyć do monitora. Jeśli mamy na przykład lepszą jakość, troszkę większy monitor, jest to bardzo, bardzo wygodna sprawa. Nie musimy oczywiście za każdym razem zgrywać obrazu, który nam się pojawia. Dodatkową przydatną sprawą, jeśli chodzi o nasze urządzenie, jest możliwość zgrywania nie tylko z konsol, bo nasze urządzenie daje możliwość zgrania obrazu z kamer wideo, z urządzeń typu na przykład odtwarzacz DVD, tak więc bardzo rozbudowane narzędzie. No dobrze, zatrzymajmy się. Teraz program poprosił nas o nadanie jakiejś nazwy naszemu plikowi. Nazwijmy go na przykład test CyberLink. Proszę bardzo, klikamy OK i plik został już wygenerowany. Jak widzą Państwo, jest to bardzo prosta sprawa. Tak właśnie się prezentuje nasz filmik. Jakość równie dobra, co w Movie Makerze. Tak jak mówiłem, no jest to alternatywny sposób na zgrywanie filmów. Jeśli ktoś chciałby nagrać sobie przy pomocy tego programu, proszę bardzo, jakość i obsługa jest równie prosta. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.apex24.pl.